Witam chyba serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Dzisiaj to będzie taki dłuższy materiał i pewnie nudny, tak sobie będę gadał, robiąc to, co robię ostatnio tam co jakiś czas. Tak, więc moi drodzy, bo tak chciałem tylko powiedzieć, że wczoraj nagraliśmy z Satim bardzo długi, prawie 40-minutowy materiał, taki bardzo emocjonalny ogólnie na temat tego, co się dzieje ostatnio w necie. Tak wam, streszczę go wam, bo oczywiście wchodziliśmy sobie w słowo i trochę ten materiał nam się rozmył. No nieważne, ogólnie tak, żeśmy najpierw napyszczyli na zarząd główny przez pierwsze 15 minut czy tam 20 minut, potem żeśmy napyszczyli na Wody Polskie, ale głównie to żeśmy, koledzy wędkarze, napyszczyli na was, że się tak zachowujecie, że sobie tak skaczecie do gardeł, bo to tak, to nie powinno tak być, I tak, moi drodzy, ogólnie to co powiedział Majki w tym swoim ostatnim materiale, że PZW rozmawia z youtuberami, to jest, to z tego co mi się udało dowiedzieć, oczywiście ja może nie wiem też wszystkiego, ale z tego, co mi się udało dowiedzieć, to faktycznie to jest prawda. Tylko, że nie przez agencję. Nie przez agencję. Z tego, co ja się dowiedziałem, co robi agencja, to wprowadza PZW raczej do mainstreamu. To ma być telewizja i tak dalej. Więc o tym, co mówił Majki, że to agencja chce youtuberów przekupywać, to ja nic nie wiem. Ale że PZW chce rozmawiać z youtuberami, to faktycznie tak może być i tak chyba właściwie jest. Tylko że tam nie ma, aby to było jasne, tam na razie nie ma mowy o żadnych pieniądzach, ani ja nic takiego nie słyszałem. Tak. No i wracając do tego, co się dzieje w tym całym naszym wędkarski pierdolniku YouTube'owo, Facebook'owo, tam jeszcze jakimś. No kurczę, no kolego Mateusz, kolego Mateuszu. No tam, kurde, tam wrzuciłeś wczoraj na Facebooka tamtego Grzesia i tego drugiego kolegę. Ja z tego drugiego kolegę to tak raczej nie znam, ale obejrzałem jego filmik i powiem wam, że nawet na początku był taki w miarę ciekawy, bo on opowiadał o tym. Takie miałem wrażenie, że chyba obejrzał ten mój film, w którym z Adamem Tańskim żeśmy rozmawiali o tym, o presji na wodę, prawda, że w Polsce jest dużo większa niż w Szwecji i tam nawet było rzucanie różnymi liczbami i to wszystko się zgadza, no ale potem tego kolegę poniosło troszeczkę, moim zdaniem. No kolego, nie obraź się, bo mówię, nie znamy się osobiście, nie chcę cię oceniać, ale wielu było już takich, którzy chcieli robić jakiekolwiek zmiany w PZW od środka i odbiło się od ściany w pewnym momencie. Ja też do takich ludzi należę, bo ja kiedyś byłem i sekretarzem koła, no tylko że wtedy miałem 20 lat i potem wiadomości wędkarskie i też mi się wydawało, że zmienię świat. Nic z tego nie wyszło niestety. Tak, ale Mateusz, takie wiesz, no wrzucanie na zasadzie to oni się sprzedali bez żadnych dowodów, bo ktokolwiek ma jakby inny punkt widzenia, inaczej to widzi, inaczej to Mateusz, no myślałem, że jesteś troszeczkę poważniejszy, no nie robi się tak. Tym bardziej, że tak, znam Grzesia, to jest dobry chłopak, on jest strasznie emocjonalnie związany ze swoimi łowiskami, z tym, co się dzieje. Strasznie dużo czasu poświęcił na tą całą aferę, która się działa nad Odrą. A tak, no mi się to nie podobało. Już nie mówiąc o tym, że no, wczoraj był u mnie Sati.
jest strażnikiem SSR. Powiedział, że jest bardzo dużo najróżniejszych problemów tutaj na tych naszych mazowieckich łowiskach, że mamy problemy z tymi kolegami ze wschodu i że próbujemy wszyscy walczyć z jakimś takim syfem, który nad tą wodą jest, z tym takim patałajstwem i z różnymi innymi historiami. A jakby no, niektórzy sami chcą się do tego dołożyć jeszcze swoimi poczynaniami, że to tak nie powinno być, bo strażnicy też by chcieli, aby ludzie szanowali ich pracę. No. Ja wiem, że to nie jest płatna praca, ale to też jest jakaś praca, tak? I tak więc tutaj pocięcie tego materiału ostatnim to mi trochę zajmie czasu, bo tu... No. Tak więc tak. Słucham, bo ja nie jestem w temacie. Co tam się stało? Takie. Co tam się stanęło? Nic się nie stanęło, Paweł. No wiesz, to wędkarze sobie wydłubują oczy w internecie, wiesz? Nie od jak zawsze. No, nie od tutaj pan klient jest i też mówi, że nie od dzisiaj. Wędkarze zamiast się koncentrować. Nie ma sprawy. Zamiast się koncentrować na tym, co jest naprawdę ważne, to teraz będą szukać szpiegów na YouTubie. A ja mam powiedzieć, że taką rzecz. W ogóle całkiem dziwna akcja. Z tymi szpiegowaniem, dziwna akcja. Majki odpalił internet niesamowicie, no to trzeba mu przyznać. Majki, chylę czoło, marketingowcem jesteś zajebistym, 240 tysięcy wyświetleń film zrobił o youtuberach, którzy... No właśnie, może my też powinniśmy taki marketing robić. Chyba, raczej, słuchaj, Paweł, każdy robi taki marketing, jaki lubi, co nie? Albo jaki mu leży. No mi coś takiego akurat nie do końca leży. Ale sporo ludzi też, ja nie mówię tylko akurat jeśli chodzi o tą treść, ale również inne treści, łyka wszystko, co jest podane w danym materiale czy w filmie. I to nie tylko tak, jeśli chodzi o wędkarskiego YouTube'a. Jeśli Grzesio Wychaczony czyta pod swoim filmem komentarze, że go znajdą nad wodą i mu po prostu wklepią, no to słuchajcie, w którą to idzie stronę? No moi drodzy, tak się zastanówcie, w którą to stronę wszystko zmierza, bo w żadną dobrą. A tak naprawdę zarząd główny siedzi tam u góry, ma się dobrze i się pewnie z tego, siedzą się z tego śmieją, tak? Znowu się wędkarze spolaryzowali. Zobaczcie, do tej pory to żeśmy się... jakie były afery? Bo ktoś miarkę źle złożył pod rybą, tak? Albo dwa razy z tą samą rybą się w jakiejś tam. Dwa razy się z tą samą rybą sfotografował, bo koszulkę zmienił. Zobaczcie, co się teraz w ogóle stało. No faktycznie, tak spolaryzowana społeczność i podzielona i skłócona, to podejrzewam, że zarząd główny będzie miał się dobrze przez następne kilkanaście lat, będzie w kółko wybierany i tam będą sobie podwyżki dawać i w ogóle będzie. Przecudownie. Trzeba też wziąć pod uwagę, że cała ta retoryka idzie... Pawełku, to może weź sobie, jak masz chwilę, usiądź sobie obok, bo tak... Cała ta retoryka, komentarze... Marcinku, weź zerknij, czy my jesteśmy dobrze w kadrze, wiesz? Nie, Paweł nie jest dobrze. No to weź nas ustaw. Tak, że chociaż połowa była. Ustaw nas dobrze. Nie mieścicie się. Nie? Nie ruszaj, mordeczko, nie ruszaj kamerą, nie. Bo ona jest tam wypoziomowana i tak dalej, tylko nam z ustaw. Paweł... Bliżej sobie? Tak. No i dobra. Już jest? Pięknie. Tak. Weszło? Więc jeśli ja mam uciętą głowę, a Paweł nogi, to przez laskę. Lepiej nogi niż co innego. Paweł ma tylko okieć ucięte. Tak, wszyscy. A co miałem powiedzieć? No ja nie wiem, bo to taka totalnie luźna, nudna rozmowa. Przy robocie. Tak, bo gdyby, moim zdaniem, gdyby taka ilość ludzi poszła z pretensjami bezpośrednio do zarządcy wód, to bylibyśmy w stanie cokolwiek tam... To może nie, to może inaczej, bo działać, jest, ale... bo jest pomysł, aby wyprowadzić wędkarzy na wiosnę i zaprotestować przeciwko
temu, co, co nasze państwo zrobiło z Odrą i przeciwko temu, że nic się dalej z tą Odrą nie dzieje, tak? Tak samo jak była truta przed katastrofą, tak samo jest truta dalej. Nic się totalnie nie dzieje. I fajnie by było, jakby ci wszyscy wędkarze, którzy tak tutaj fantastycznie zabierali głos w internecie, na przykład chcieli przyjechać na taki protest. Tak, od słów do czynów. Tylko ja podejrzewam, że nic takiego się oczywiście nie wydarzy. I tak jak w 2015 roku przyjedzie 50 osób. Chociaż, może się mylę, no proszę bardzo, piszcie w komentarzach, czy byście przyjechali na taki protest, czy może to jest... To jest może właśnie ten moment. No i właśnie, bo miałem powiedzieć, trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, żeby nie wierzyć w 100% w to, co ktoś mówi w internecie. Ja wierzę tylko, jeśli chodzi o filmy z YouTube'a wędkarskiego, wierzę tylko w nasze filmy, które my sami nagrywamy. Poproszę, jaki marketingowy. Tak, mówimy prawdę, cała reszta kłamie. Nie, ja nie powiedziałem, że kłamie, tylko ja, wiesz, montując filmy, siedząc trochę wiesz, w tym wiesz, światku. Jak można manipulować. Zwracam uwagę na dużo więcej rzeczy niż przeciętny odbiorca. I powiem wam, że ja jak zawsze słyszę takie teorie spiskowe, ktoś coś zrobi, coś tego, to zawsze tak jakby staję, czy myślę sobie, włączam takie myślenie kontrujące do tego, co jest w przekazie filmowym. Jeśli ktoś mówi, że ktoś został przez kogoś kupiony, to ja się zastanawiam, nie szukam tej osoby, która mogła być kupiona, tylko dlaczego on tak mówi, po co tak mówi, w jakim czasie to mówi, w jakiej sytuacji, jaką ewentualnie może mieć korzyść poprzez takie mówienie. Także zawsze staram się analizować w drugą stronę, dlaczego taki dany film powstał, o kimś tam mówiący i tak dalej. I wtedy troszkę w pewnych sytuacjach uda się dostrzec więcej niż takie łykanie po prostu treści, którą ktoś nam podaje i wierzenie bezgraniczne w to, co jest podawane w internecie. Pamiętajcie, telewizja kłamie, internety kłamią tak samo, to jest prawda stara jak świat. To się od kilkudziesięcioleci nie zmienia i długo nie zmieni. Ale każdy ma swój rozum, żeby te treści analizować i wiedzieć, gdzie może być jakaś ściema puszczona, gdzie może być jakaś prowokacja zrobiona. Wiecie dlaczego bronię tych chłopaków? Bo sam wam mówiłem, że jak dzwoniłem się z wiadomości wędkarskich, to zadzwoniłem do zarządu głównego, do osoby, która zajmuje się mediami. Już to nie chcę rzucać nazwiskami, bo wiecie, że to nie do końca jest bezpieczne. Ale pewnie domyślacie się, o kim mówię. No i wiecie, bo jak się, czy jakiś felieton się robi, czy dokument, czy cokolwiek, to zawsze ważne jest, aby mieć informacje z obu stron, tak? Z dwóch punktów widzenia. Wtedy się te punkty widzenia przeciwstawia i najlepiej to dać widzowi jakby do przemyślenia, aby mógł to przetrawić, wyciągnąć wnioski. Dokładnie tak. Więc też chciałem mieć kogoś, ja chciałbym mieć kogoś w PZW, aby mieć na bieżąco informacje, aby pewne sprawy poruszać, dowiadywać się, jak to wygląda od tej drugiej strony. No, dostałem taką odpowiedź, że no, nie chcą hejtów, bo te hejty i w ogóle coś tam, i że nie, że dziękuję. No, nie lubią mnie zbytnio i no, trudno, tak? Ale to teraz sobie wyobraźcie, jak ja bym robił to w ten sposób, to kto byłby w tym momencie głównym sprzedawczykiem wędkarskim Rzeczypospolitej? Na kogo by to, kto tu z PZW za grube, ciężkie hajsy współpracuje? Chociaż w życiu nie było mowy o żadnych pieniądzach. No to przecież to wszystko by spadło na mnie tak naprawdę. No. Więc mówię, nie, takich szybkich wniosków nie podejmujcie. Zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś pogróżki i tak dalej, to pamiętajcie, że po drugiej stronie ekranu są żywe osoby. Te osoby mają swoje życie, rodziny, psychikę twardszą lub słabszą. Widzieliście już przypadki nawet drastycznych posunięć przez osoby hejtowane, gdzie coś tam może się wydawać, że jest prawdą, a w rzeczywistości wcale tak nie jest, bo życie pisze takie scenariusze, że i teorie różne, żebyśmy się w życiu nie domyślili tak naprawdę. Na przykład Mateusz, powiem ci tak, ja na początku myślałem, że ty masz jakąś taką bardzo mocną i ciężką współpracę z Wodami Polskimi, tak?
No, ja z Wodą Polskim w ogóle nie ufam w żaden sposób, bo wiem, że Wody Polskie na razie nie mają żadnego planu na nas, wędkarzy, i na nasze wody. I ja miałem wrażenie, że ty jesteś taki troszeczkę bezrefleksyjny. A powiem ci tak, ja wchodzę na twojego Facebooka i czytam to, co piszesz. I powiem ci, że nie, no faktycznie troszeczkę ci chyba albo przeszło, bo coraz bardziej takie wyważone te są te twoje teksty. Niektóre wpisy są naprawdę niegłupie, ale to, żeś tam wrzucił foty chłopaków wczoraj, to troszeczkę ja się naprawdę zamówiłem. A to nie widziałem. Nie widziałem, ale no, to jest taka prawda, że tak samo, słuchajcie, jest z wiadomościami, na przykład z polityką. Jeżeli ktoś chce mieć w pełni wyrobione... Ja tu patrzę, ja ci nakładam kółeczka, a ty je tylko dokręcę. A wiesz, że mi to nie pasuje do środka, bo jest za duży, na tym pragnolu idzie. No. Jeżeli na przykład ktoś chce mieć takie w pełni, w 100% wyrobione zdanie o na przykład świecie politycznym, o tym, co się dzieje, to nie powinien oglądać na przykład tylko TVP i tylko TVN-u, tylko oglądać jedno i drugie. Wtedy Piotrusiu, ma... A weź zobacz, tam na przykład nagrywasz tam sferki. Prezes lecą, bo może raz tam... A, leci, tak leci. Wtedy wysłuchując tak jakby z jednej strony podawanej informacji, z drugiej strony podawaną informację, możecie sobie wypośrodkować i wyrobić własne zdanie, gdzie ta prawda tak rzeczywiście leży. A słuchając tylko jednej strony i na podstawie tego wyrabiając sobie zdanie, to jesteście łyknąć w stanie po prostu wszystko. Tak, więc jeszcze wam tak powiem jakby na koniec, na podsumowanie. No bo... Tomasz, pracuje z Piotrem prezesem. Nie wiem, ja sobie tutaj z powrotem się bójnę na środek. Zobaczę tylko, czy jesteś. Nie wiem, co się wydarzy w najbliższym czasie. Czy PZW będzie rozwiązane? Czy może zarząd główny będzie rozwiązany? Czy wody przejmą Wody Polskie? Czy nie przejmą? Czy PZW zostanie? Czy może... ta partia przegra wybory, zmieni się partia, może to w ogóle się wszystko zmieni za moment. Ciężko powiedzieć, ale ja na przykład chciałbym mieć osobę, z którą się porozumiewam od tej drugiej strony i z nią rozmawiam. Oczywiście bez żadnych tutaj kwestii finansowych, bo to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Nie chodzi o sianie propagandy. Moi drodzy, ja naprawdę, ja mam z czego żyć, ja mam różnego rodzaju współpracę z różnymi firmami, dziecko głodne nie chodzi, więc takie rzeczy mi potrzebne nie są, prawda? Bo jeśli ktoś się w coś takiego jakby wpakuje kiedykolwiek, w taką propagandową współpracę z jedną lub z drugą stroną, no to będzie już do końca życia umoczony. Ja uważam, że jest to nie warte żadnych pieniędzy. Aczkolwiek to trzeba rozmawiać. Jakiś czas temu chciałem rozmawiać z Dionizem Ziemieckim, nie wiem, czy pamiętacie. Nawet wrzuciłem taki materiał, nagrałem go nad Wisłą, abyście zadali pytania do Dionizego Ziemieckiego, związanego z Wodami Polskimi, z tą akcją Nasze Łowiska. I że ja to przekażę i nagramy jakieś takie odpowiedzi, bo ja sam chciałem się dowiedzieć, co się właściwie dzieje i co nas wszystkich czeka. Oczywiście za moment nastąpiła afera z Odrą. Ja ten temat odłożyłem na... Znaczy w ogóle się tak wkurzyłem tym wszystkim, że stwierdziłem, że z nikim z Wód Polskich rozmawiać już nie chcę. No ale to, moi drodzy, to nie ma co się fochować i obrażać, bo to nie jest tak, że jak nie będziemy rozmawiać ani z PZW, ani z Wodami Polskimi, to PZW i Wody Polskie znikną. To tak nie działa. A jednak warto być doinformowanym. Ja lubię być doinformowanym i chciałbym, abyście wy też byli doinformowani. No, mam nadzieję, że tego... No pewnie to za bardzo rozwlekłem wszystko... Ale to taki, widzicie, co robię, rozwlekłą robotę, napiszcie, co wy o tym sądzicie. I prośba moja taka, nie skaczcie sobie do gardeł, bo
przez to, że będziemy sobie skakać do gardeł i rzucać się kamieniami i błotem, to skorzystają na tym tylko ci ludzie, którzy, tacy, którym my byśmy nie chcieli, aby oni na tym skorzystali. Miłego dnia Wam życzę. Laska, wyłączysz? Pewnie. Trzymajcie się, hej.